Hej kochani, witajcie serdecznie w pierwszym odcinku z gry Kaku Ancient Seal, czyli taka, wiecie, starożytna jakaś pieczęć. W każdym razie, planowałam zagrać na padzie, ale mi nie wyszło, bo gra nie obsługuje jeszcze pada do PlayStation, częściowo tylko obsługuje do Xboxa, a ja swojego nie wiem gdzie mam. Zaczniemy sobie nową grę. Swoją drogą, to tak. Easy, normal, hard. Myślę, że weźmiemy sobie poziom trudności normalny. I tak, gra przygodowa, która ma swój początek i koniec, prawda? Więc dawno w taki tytuł żaden nie grałam. Pomyślałam sobie, dajesz. Zaczniemy serię. I nie zajmie nam ona pewnie 100 odcinków, więc można pograć. Mam nadzieję, że nie zajmie 100 odcinków. A to się przekonamy dopiero z czasem. Niestety gra nie obsługuje języka polskiego. Nie obsługuje. Nie ma. Ale nas poobijają? No, sporo się dzieje jak na początek. Kurczę, bardzo, bardzo się czaiłam, żeby zagrać właśnie na padzie, bo to jest taki typ gry, gdzie chyba na padzie byłoby wygodniej. Ale zobaczymy. Może z czasem? No i tak, głosu żadnego nie ma. O jest, on coś mówi. Padliśmy do jakiejś jaskini, rozumiem, razem z panem staruszkiem, który nas oskarża, że próbowaliśmy go zabić. Jaki on jest w ogóle chudziutki. No i dobra. Możemy sobie obracać kamerę. Rozumiem, że... Czy to mi się zalicza jako jakiś, nie wiem... Aha, shiftem mamy... Nie mamy przyspieszenia, tylko rolkę. Okej, okay, a czy powiedzą nam, jak szybko się biega? Alt? O nie, na kontrol, jak ja nie lubię szybkiego biegania na kontrol. Myślę, że to się zmieni... A, jest po lewej. Jump, sprint, dodge. Myślę, że dodge sobie ze sprintem zamienię. Ciekawe, czy da się to zrobić. Może system... Settings może, control, sprint, shift, dodge, control, dziękuję. O! Ślicznie, ale ślicznie. No ciekawe, co to za różowa świnka, którą ścigaliśmy swoją drogą. Kulin Fire, nie wiem, jak już tak się nazywają te kwiatki. A jakie na E. Okej. Okay. Nie wiem, czy dźwięki nie są za głośne, jak się tak... Chyba... Jedynka, żeby się wyleczyć, okej. Okay. A mam tego życia. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Mamy full. Ale w ogóle te jedzenie, te rysunki po prawej stronie, jakie są śliczne. To jest taka kreska, która jednak mi się podoba. Find something to eat, go to the cedar forest, track the piglet. Oj. Dobra, a teraz poczekaj, bo muszę się nauczyć bić. O.
Ale sobie przeklikałam okienko, no to pięknie tą myszką tu zadziałało. A na prawy klik mamy jakiś ogłuszający atak, okej. Okay. Ciebie też tak jednym ciosem ogłuszam? Jakiś drop z was wypada? Achievementy się sypią już? O, nasz dziadek kolega. Old man. O nie, on myśli, że zjadł naszą świnkę. O-o. Chyba nasza kłótnia obudziła inne świnki. W sumie dziki bardziej. No i zupę wylał. Ale fajnie się zrozbiegł. Bo taki mocny wślizg ma ta nasza postać. Okej. Okay. Może spróbujemy posadzić. A, bo dobra. To ogłuszenie jest takie OP bardzo. O, a tu mamy jakieś już dialogi w ogóle, które musimy sami przeskakiwać. O, to ciekawe. A czym? Spacją. No, staruszek docenił naszą sztukę, umiejętność może walki. W każdym razie pytamy się go, czy widział naszą różową świnkę, ale on niestety nie widział. Za to my jesteśmy bardzo głodni. Nie, no, nie mogę myszką tutaj pokazać wam, ale to zobaczcie, jak on poprawia stronę, ten staruszek świetnie wygląda. Znaczy, wychodzi na to, że my w ogóle nawet nie wiemy, co to znaczy gotować. Więc staruszek mówi, że gotując jedzenie, no wydobywamy jakiś super smak z tego jedzenia, tak? Ale jego garnuszek jest zepsuty, bo chyba się przez przypadek przewrócił i zepsuł podczas walki. No i mamy iść znaleźć jakieś rzeczy, żeby naprawić ten garnuszek. Okej. Garniec. A czy tutaj są jakieś takie rzeczy, co można, nie wiem, znaleźć, podnieść? No, a możemy z tobą porozmawiać? A, mamy iść znaleźć. Dobra, jakaś minimapa tam. Nie wiem, czy iść za tym, co mi gra mówi, czy tak trochę, wiecie... Activate totem to save the game. A, okej. Kaku? Kaku? A ty masz na imię Kaku i ty mówisz swoje imię Kaku? Nie? Dobrze idę? To te ul. A ten ul się rusza. Mam koło niego przejść cicho. Please refrain from sprinting, jumping, running or attacking. Sprinting, jumping, running. A sprinting i running to jest coś innego? Nie mogę tak sobie iść, no bo nie mogę wolnie iść. Rozumiem, że mam nie shiftować. A w ogóle pod kółko myszki mamy jakieś zdolności. Muszę zaraz zobaczyć, co to za zdolności. A, pewnie... Flame Stories, Stonebreaker, Cluster Burst, Awakening, Ripple... Pod F-ki? O, Jezus. Oj, poczekaj. O, a ty nie jesteś jeszcze ogłuszony za jednym uderzeniem. No to mam jakiegoś cięższego przeciwnika. Tylko co mi po tych przeciwnikach tak naprawdę, bo niby jakieś żółte kulki wylatują. Ale ja nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś exp, czy to jest... Nie wylatują. Czy bicie potworków ma sens? Bo jeżeli nie, to ja będę koło nich przebiegać. O, coś tam znaleźliśmy. A, widzę na mapie. Tutaj gdzieś muszą być jakieś rzeczy. Jakoś lokować przeciwników. Dziesięć potworków zabij, okej. Okay. Mamy przeszukać tutaj, tak? O, widzę, dobra, świeci się. O! I tu już? A nie, to czekaj, to jakieś drewno było. Drewno, podpis. Znaczy nie podpis czyjś, tylko podpis. Kawałek garnka, ale... Podpis. Tego jeszcze nie słyszałam, że... No, fajnie to brzmi, no nieważne, dobra.
Paweł się czasem jara głupimi rzeczami. Podpis. No tutaj gdzieś muszą być jeszcze jakieś kawałki. O, tu mamy. A co tu się dzieje? Jakaś skrzynka? No nie wiem, czy tak bardzo ukryta. I zamknięta. Ale oni jej pilnują. Dobra, my sobie poradzimy jakoś. A, i nas te uczą o stunowaniu. Nie wiem, czekaj. Podpis. Trzy. O, rzucił swojego kolegę. Głupek. Ło, krzycz na mnie. W ogóle jakieś mi rzeczy nie zadają. Jak to jest poziom trudności normalny, to nie chcę wiedzieć, jaki jest łatwy. Chociaż, no, to jest dopiero początek gry. Co to? Coś na głowę. Escape? Aaa. Miejsce miny przy dodżu. No, ja... Wygląd się zmienia, ale brzydko się tutaj pikseluje. O Jezu, jaka czułość. Brzydko się pikseluje postać, to nie podoba mi się. Ability, locked... O, lock target? Na tabulator, okej. Okay. Tabulator, double gym, quick access... Dobra, nieważne. Trzeci kawałek, tam gdzieś w tamtą stronę. Trzeci kawałek... O. A spróbujemy sobie locknąć? A, dobra, już widzę ten znaczek. Chyba to lokowanie będzie spoko. Ops. Mamy podpisy. I tu już rozumiem, nie wiem, da się jakoś tak eksplorować jakieś... W ogóle kamera z nami nie idzie na górę. Miałam nadzieję na podglądnięcie tam wyżej czegoś. Nie wiem, jak one się pojawiają tu szybko. Chyba stąd zbierałam. Ale będę machać kamerą. Chyba sobie wezmę... O nie! Zapomniałam, że miałam nie biegać! Dobra, zapomniałam, że tam był ten ul. Miałam nie biegać. Skubańcy, jak się czepili mnie. Weźmiemy... A ja mam 45 tych kwiatków aż, to ja mam leczenia. Tak to jest, jak się człowiek spieszy. To się ul cieszy, haha. Dobra, zebraliśmy te rzeczy na garnuszek. Świetnie. No to teraz. Mam wrzucić wszystko do garnuszka. I przez chwilę gotować. I tyle. No tyle. Dobra, to jakieś gotowanie nam dojdzie. 5 składników. W ogóle ten po prawej stronie wygląda jak smoczy owoc, nie? Identyko. Kuk. No i co? Cooking limit? Ile tego mam? A, 5 sztuk to... Nie mam materiałów i nie mam materiałów. Phoenix melon. Prickly fruit. Killing fire. No to wygląda jak smoczy owoc, no zdecydowanie, ale dobra. The mouthwater is people... A mówi nam... A zaraz, poczekajcie, zaraz. Niech ja sobie... Zerknę tutaj, co my tu mamy w ogóle. Mamy jakiś plecak? Czy mamy tu jakiś wor? A 20 na 999, a tych tylko 5 na 5. Health. Aha, dobra, ile to daje nam? 60 życia przez 5 sekund? Przez pół sekundy. Co pół sekundy? Tutaj 225. Stamina odzyskujemy na grzyby. O jeden, teraz trzeba to zapamiętać. To na życie, to na stamina, dobra. A mamy stamina w ogóle? My mamy stamina. Co my mamy w ogóle? Wood. A ten? Runestone. No okej. Okay. Skip. Co mamy zrobić teraz? Pogadać z dziadkiem. Masz, posmakuj. No, nie wyszło nam tak źle, ale z miodem byłoby lepsze. Z miodem. No, widzieliśmy w sumie ul, który nie był fajny. A dostaliśmy od niego proce. Nie wiemy, co to jest, ale zaraz nam wytłumaczy. Mamy strzelać z tego. Ojeny, R się... Czemu na R?
No dobra. O, kogo my tu mamy? Nasza świnka. Znaczy nie wiem, czy to jest nasza, czy mówią, chcemy złapać. Taka w ogóle na screenach z gry na Steamie ta nasza postać była z tą świnką, więc domyślam się, że to jest jakiś nasz przyjaciel, tylko nie wiem, może się wypuściliśmy czy coś. Może stwierdził, że już nie chce z nami podróżować. No, creepy wygląda ta roślinka. Najpierw musimy zrobić jakiś research, żeby dowiedzieć się w ogóle o co chodzi. Ale to ma związek z czterema żywiołami. Coś się musiało stać w świątyni żywiołów. Świątynia żywiołów brzmi ciekawie, brzmi ciekawie. No teraz musimy tego się pozbyć, bo nam blokuje drogę. Co to są pellets? Typ pelleców, które powinny to zniszczyć. Nie wiem, co to są pellets. Dobra, powiedz mi, co mam zrobić. Idź, zbierz specjalne ory, czyli... No, minerały, można powiedzieć, te? I wrócić do camp? No co? Dobra, przestań zadawać tyle pytań, idź po prostu i zrób to, co mówię. I wróć, jak skończysz. I teraz look to behave, możemy spróbować zestrzelić właśnie ten pól, żeby zdobyć trochę miodu, tak? Ale musimy uważać. Dobra. Co to jest to? Aha, to jest... Ja dopiero zauważyłam, że to jest taka figurka. O nie. Dobra, mamy iść tutaj, rozumiem. Z jak daleka możemy strzelać swoją drogą? U, jaki to ma zasięg? O, chyba się wkurzyły. I co? Chyba już ich nie ma. A mój miód? Ale... Ja chcę miód! O, ile dzików! Ale mamy pomysł, żeby strzelić w to. I jeżeli niby one zaatakują dziki? Nasza postać jest świetna. No faktycznie osy. Nie wiem, czy to pszczoły, czy osy w sumie. O, ale tego nie zahaczyło. Poczekaj, bo te, one muszą sobie teraz zniknąć. Mam wrażenie, że jak tam pójdę, to ja dostanę jeszcze bęcki. Dobra. A ty... Czekaj! Bo one się uszkodziły samą ścianę, to jest najlepsze. Dobra, co my tu mamy? Ohoho! Pyk, 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 pyk. Możemy zapisać grę? Aż się ścięło. A co to jest? A, drewno. No wiecie co? Wydaje mi się, że dźwięki... Może to są te. Są strasznie takie... Nie, to nie są te dźwięki w takim razie. To muszą być w takim razie te dźwięki. Możemy to łupnąć jakoś? Myślę, że trochę. Dobra, zapiszmy sobie grę. Okej. Okay. Ciekawe, czy będę musiała kończyć odcinki właśnie na zapisaniu takim przy jakimś totemie. Ja tu or zwykły i blaze or podnoszę w ogóle. O, jak tu ładnie. O, ciekawe, czy można spa... Można chyba spaść. Nie będę ryzykować. Nic, nie ma jakiejś niewidzialnej ściany, więc domyślam się, że można spaść. U! Ale śliczna woda, ojeny, jak ładnie zrobiona. Boże, czemu tak wszędzie wody ładnie nie robią? Pięknie zrobiona woda. To co w ogóle jest tam? Wow. O, on za głęboka. Wow. Naprawdę jedną nogą tylko wszedł do tej wody. A, i od zapisu, ale tak typowo od zapisu, że nawet podniesione rzeczy, czyli cofa nas. Jakby tego nie było, tak? Po prostu, że to się nie wydarzyło.
Znaczy, nie wiem, czy ja mam te wszystkie nasze... Mam 21, dobra, czyli... No okej. Okay. No to już wiemy. Woda jest głęboka. No, powiedział, że głęboka, nie wiedziałam. Ej, czemu ekran był czerwony? Nie wiedziałam, jak bardzo głęboka i jak bardzo nasza postać nie potrafi pływać. Człowiek się uczy na błędach. Pamiętajcie, pamiętajcie. Dzień dobry, staruszku. Zebrałam materiały. Zebrałam. Coś jeszcze? Dobrze. No to co następne? To robimy dalej. Do crafting table. I pellet crafting table. Special pellets. No zobaczmy, co te pellety są. Sounds amazing. Amonyt. To jest crafting table, tak? Dobra. Pokaż mi. Pellet. Nie wiem, jakieś kulki. A, kulki do procy. Tak? Deals damage to the target. Short term damage over time te robią. Te dodają poison, cloud, też damage over time. Aha, te eksplozje wywołują. A te paraliż na krótko. O, fajnie, dobra. No to robimy maxa. Tych nie mamy i tych nie mamy. A, okay, a to dobra. Dużego wyboru nie mieliśmy. Znaczy, ja tak się domyślam, że to mogą być... Please damage to target line. R. Aha, widzę tam na dole, po lewej. Okej, okay, dobra. I teraz co mam zrobić? Mamy tego użyć, żeby rozwalić... Mamy poczekać, aż coś wylezie z tego. I użyć odpowiedniego w zależności, co wylezie. No domyślam się, że musimy użyć czerwonych, bo nie mamy innych, ale tak. Zielone są na jakieś żółte główienko, a niebieskie na niebieskie. Dobra, myślę, że łatwo to będzie zapamiętać. Wow. Tam? Dobrze widziałam? Okej. Chodź, staruszku, z nami. Zobacz, tam mamy więcej. Podeprzyj się tą laską. O, tam kolejna jest. No, enough. Co? A, czy nie jesteśmy za blisko? Ej, bo ja używam tych! Ja nie chcę używać tych. A mogę strzelić tego? Nara. Zapiszmy grę. Mnie to idę... nie. R i 2. Dobra, kurczę. O, tu są zielone. No, ciężko się... Chyba, że tu inny kolor wyskoczy. A, właśnie. Dobra. Tu wyskoczy zielony. Dobra. Co to jest? A, bo my szukamy w ogóle traku Pigleta. Czekamy! Bo teraz musimy wrócić do workbencha. Mamy drugi track. Tam zrobimy kółko, ale tu raczej nie wrócimy tutaj. O, jak pochowane. A jaki kolor mają tutaj? Jakiś tutaj w ogóle coś dziwnego się dzieje. Dziadku, a gdzie dziadek poszedł? No? Poczekaj, dziadku, to ja skoczę tylko do obozu. A gdzie ten obóz był? Tu, ej, to niedaleko. Zobaczymy, czy możemy z tych zielonych zrobić. Fuck. Tak jest. Tu, tu nie. I teraz rozumiem, że na R i czwórka. Kurczę, wiecie co, no więcej palców by się przydało w tej grze. Albo ja dawno w takie gry nie grałam i po prostu nie umiem się jeszcze przyzwyczaić. Ale wszystko w swoim czasie, nie? Press 3, żeby odzyskać staminę. Proszę bardzo. No dobra, teraz zobaczmy, gdzie wyjdzie. Bardzo słaba czułość jest przy celowaniu. Tam. Ale dostałam. Jedzmy sobie. O nie, zjadam tego dobrego. A ja nie chcę zjadać tego dobrego. Ja chcę zjadać te słabe. Ale mamy skrzynię. I co zyskaliśmy? Lepszy patyk? W ogóle one mają miejsce na jakieś runestone. To też jest...
8% szansy na zwiększenie ataku o 15% na 5. Co? No dobra. Nie ma takich podstawowych statystyk. Zawsze to jakiś tam procent na więcej damage'u. Niechaj będzie. Możemy znowu zapisać grę? Pewnie. I teraz gdzie mam iść? Tam. A czy mogę spróbować rozwalić? Ale tu była ta głęboka woda. Dobra, czerwone. Padaj. Dwa. O, nie zużyło się całe. Czekaj, bo to jakieś dziwne rzeczy się. No, idziesz, podchodzisz, pokazujesz się, gdzie to jest. Czekaj. Nie widzę. Mam cię, ale zużyłam dużo tego. Czy ja mam iść? Tutaj? Mam nadzieję, że się nie utopię. Dobra. W ogóle z rozpędu... Właśnie, z shifter jak biegniemy, to nie mamy double jumpa, tylko jest taki rozpędzony jump. Jest nasza świnka. Zakraść się do niej? No tyle z zakradania, mówię. Nie będę podchodzić, postrzelam. Mamy nieskończoną ilość amunicji, więc myślę, że można sobie postrzelać. Chyba dobry pomysł, co? Pyk, pyk, pyk. A tam? Nie. I? Co to za jacyś w ogóle ludzie szyszki? Jakie maluchy! O nie! Dobre. Chodźmy za nimi. A mnie interesuje bardziej ta brama, co tu tak fajnie się... No właśnie, Rungate, co tak fajnie się świecą jakieś kryształki. O, niebieskie. Azur. Poczekaj, panie, ja tutaj chcę... O. O, a co to? Tam jest skrzynka. Tam jest skrzynka, ale ona może być tam na dole. Ale nie wiem, czy mam tam iść, czy najpierw pogadać z dziadkiem. No, gra trochę prowadzi za rękę. Mam nadzieję, że później się to skończy, bo ja nie lubię bardzo, jak gra jest bardzo liniowa. Lubię sama podejmować jakieś tam chociaż delikatne decyzje. Mogę tak? No lecą. Dobra, pogadajmy z dziadkiem, zobaczymy, może będzie nam kazał tam wleść. Ale jeszcze tutaj zerknę. Kurde, bo się zaklinuje się, zaraz będzie. Dobra, dziadek. No to co my teraz tutaj robimy? Aha, spacja, nie można myszką. Jeżeli otworzymy tą bramę, to będziemy w stanie dopaść twoją świnkę. Mhm. No i tu mamy jakieś kamyczki energetyczne. Zasilają, tak? Bramę, czy są kluczem, ale brakuje jednego. Powinny być cztery. Cztery elementy. No tak jest już, że są cztery elementy. Wiatr, ogień, woda, ziemia. Dwa tutaj są, które prezentują wodę i wiatr, więc brakuje ziemi i ognia, tak? Rozumiem? No dobra, może one będą gdzieś tu w pobliżu. Może się gdzieś ukrywają. O, ktoś nadchodzi. Kto nadchodzi? O, maluchy nadchodzą. Jak on się nazywał? Pon Minion. Co my tu u nich robimy? Czy my byliśmy tacy sarkastyczni? Oj, czy... Wow. O, aż się zacięło. Pach. O. Pach, pach, pach. Dawać jeszcze. O, tam.
Czekaj. Chodź. I puch. Jak mi zdzielił. Spodziewałam się tego, ale chciałam zobaczyć, jak bardzo będzie bolało. Nie ma. Teraz mycie tutaj zobacz. Pych, 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 pych. No dobra. A mają temperament, co? No mają, mają. O, wiesz co? My sobie zapiszemy... Grę w ta... O, tu jest kamp! I skrzynka. Czekaj, dziadek. My tutaj sobie najpierw zobaczymy, co tutaj słychać. Co my tu mamy? Stone Armguard. A faktycznie mamy na rączce coś. Poison effect of umbral tak increased. Poison draining. Nie wiem, co to jest na poison draining. Gdzieś tu było nasze. No, tu jest coś takiego. Okej, okay. Ależ na pewno. Może to jest. No nie wiem, tak na chłopski rozum to w ogóle jak wysysanie pozy, nie? Tylko, że to nie chodzi o pozę, ale może to jest właśnie to stanowanie. Zwalanie ich z nóg, ogłuszanie ich, o. Może to jest to. Zobaczymy później. Pewnie mi gra już powiedziała, tylko ja nie czytam dokładnie. Zrobimy sobie wszystko, ile możemy. Możemy też sobie ugotować... Tu w sumie chyba tylko jedno. A, i tu też jedno. I lecieć dalej. Ale polecimy sobie dalej w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie. Czy macie ochotę na taką serię gry przygodowej, która przedstawi nam jakąś fajną historię naszego chłopca Kaku. I widzimy się w następnym. Bye!